Posłuchajcie, ponieważ jak wiecie, jesteśmy franciszkanami, czyli naszym założycielem jest Święty Franciszek z Asyżu, więc akcent franciszkański, a stykt historyczny, bo wierzymy, że tak się stało. Odpowiem wam piosenkę, która jest taką historią, która w kronikach franciszkańskich zapisała się jako historia wilka z Gubbio. Jeżeli ktoś słyszał tą historię, zresztą na pewno często widzieliście świętego Franciszka z wilkiem przedstawionym obok. Jeżeli nie wiedzieliście dlaczego, to za chwilę się dowiecie, bo o tym powie historia wilka z Gubbio. Posłuchajcie uważnie. Rozpoczął pewien brat z zapałem historii, którą starsi jedynie pamiętali. Było miasto zwane Gubbio, bogate i wspaniałe, a w nim ludzie, co nikogo oprócz siebie nie kochali. Do statku żył każdy i żadna potrzeba nie spędzała nigdy snu z niczyich powiek. Lecz na próżno żebrak prosi tutaj o kawałek chleba, próżno pytał o gospodę utrudzony wędrowie. Pewnego powstał w mieście wielki płaci trwoga. Kazali zamknąć bramy rajcy wraz z burmistrzem. Nagle Gubbio przypomniało sobie o istnieniu Boga. O grzechach nagle przypomnieli sobie wszyscy. Miasto było zewsząd lasami otoczone. W nich pojawił się wilk straszny. Ogromna czarna bestia zżerał owce, jagnięta, bydło i konie. W owym dniu zaś porwał kilku kupców z podrom miasta. Nie miał na to, że odejdzie zły wilka, z nim lęk, trwoga i rozpacz poza mury, które w koło otaczały miasto. Wszedł święty Franciszek i bardzo się zatroskał. Ulitował się nad ludźmi i tak oznajmił rajcom: pójdę w góry, by odnaleźć tego brata wilka. I poszedł tak jak stał, mimo przestrug mieszkańców, gdy go znalazł, podniósł rękę i dotknął jego pyska. Bracie wilku, świat jest piękny, bracie wilku, to Bóg stworzył go. Bracie wilku, odmień życie, ulecz duszę z nienawiści. Gdy tak święty Franciszek upominał swego wilka, ten o dziwo spokorniał i ze wstydu przymknął oczy, a od żalu wielkiego spod powiek łyskilka uroniło wilczysko na biedaczyny stopy. Kiedy wszyscy mieszkańcy zebrali się na rynku, żeby wyśmiać rozbójnika potulnego jak baranek, wtedy święty Franciszek uniósł w górę rękę i wygłosił ludziom z Gubbio takie kazanie. Bracia wilcy, świat jest. A wilk do końca życia mieszkał w Gubbio razem z ludźmi, bo bardzo kochał dzieci i zabawę wychowanego. Ale to jeszcze nie koniec mojej opowieści. Stary brat pokiwał głową i pogłaskał siwą brodę. Spójrzcie, ile dzisiaj w świecie krzywd, bez i boleści, bo nie bratem, ale wilkiem człowiekowi bywa człowiek.